Nikogo nie ma. Pan tylko zmiata jakieś tam listki. Tam go słychać. Nie wiem gdzie reszta. No, nasza czwórka to widziałem przed chwilą tego Duńczyka młodego. Gdzieś tam chodził. Jego tej dziewczyny, żony, nie wiem. Przyjmijmy, żony nie widziałem. Tego Niemca w ogóle też nie widziałem. Jak wstałem, znowu jest odpływ. Wczoraj wieczorem już popływałem sobie, bo przyszedł przypływ. No i zrobiło się z metr więcej wody. I normalnie tam przy tych żółtych ochronnych bojkach było gdzieś z 1,5 metra wody, więc spokojnie sobie można było pływać. Więc wczoraj sobie chwilę popływałem. No dzisiaj nie ma tego słońca na razie. Mam nadzieję, że się pojawi. Fajne miejsce. Polecam. Jedzenie jest dobre, ale dosyć drogie, bo najtańsze rzeczy to chyba są po 20 parę złotych takie małże, ale w sosie takim fajnym, czosnkowo pikantnym. Koło 400 kosztują już peso, czyli wiecie, 30 parę złote kosztują kalmary. Raz wziąłem za 550 takie duże krewetki. No to 50 zł prawie. Niecałe 50 zł. No ale tutaj albo za kurczaka też wydam z 400 peso, czyli też 30 parę złotych, albo za owoce morza. No to wolę owoce morza, bo ich w Polsce nie jem za bardzo, bo są drogie. No i nie są takie świeże, nie? Tylko właśnie jakieś... O, lekko nawet kropić zaczęło. No więc co mogę powiedzieć o tym miejscu? Jest bardzo ciche, przynajmniej w grudniu. Nie ma teraz jeszcze takiego sezonu. Jeżeli ktoś chciałby oderwać się od wszystkiego i widzicie, prawie sama można tam gdzieś iść brzegiem, gdzie ludzie mieszkają, z drugiej strony też można iść do miasteczka 3 km dalej. Wczoraj ten Niemiec zamówił tutaj, ktoś przyjechał tą rikszą, tym tuk-tukiem, więc da się stąd wydostać. Tanio jest nocleg, 30 zł mniej więcej, w namiocie takim jak ja w nocy jest super, no bo to jest, wiecie, tam są te namioty. A tutaj jest morze i słychać te fale, słychać jakieś tam różne żyjątka w tej dżungli, bo tu przecież jest już zielono wszędzie dookoła, patrzcie jakie tam są miejsca, wszystko jest porośnięte jak dżungla, więc fajna sprawa, no niby tutaj dopiero właśnie marzec, kwiecień zaczyna się taki duży sezon, gdzie wszyscy przyjeżdżają, a tutaj ten Niemiec ma najlepszą miejscówkę, bo on wystarczy, że siedzi i widzi morze. Ja jestem za nim, więc on mnie zasłania swoim namiotem. No ale nie narzekam. Fajne miejsce. Nie żałuję, że przyjechałem. Nawet żałuję trochę, że już muszę jutro rano jechać. Bo tutaj jest tak spokojnie, tak fajnie. Nikt mi nie przeszkadza, że mógłbym siedzieć więcej. Wiecie, po 3 tygodniach podróży w 4 osoby, gdzie dzień i dzień spędzaliście z kimś, no to takie coś bardzo się przydaje. Taki detoks od ludzi. Za dużo siedziałem w tym El Nido. O, ale nie szkodzi, nie szkodzi. Ważne, że się coś dzieje. Ważne, że odpoczywam teraz. Pojadę do jutro do Port Barton. Tam jest ponoć też dosyć ciekawe miejsce. Mniejsze niż to El Nido, dużo mniejsze, takie spokojne miasteczko małe. Ale z tego co mówili, ceny jedzenia są niskie, więc teraz trochę więcej płacę. W następnych kilku dniach mniej. No tu raczej już nie wrócę. Pewnie spędzę w tym Port Barton 4 dni. Później polecę. Pojadę do Puerto Princesa. Tam spędzę 2 dni. I lot do Manili, a z Manili do Bangkoku. No. Fajnie. Tutaj pan sobie nurkował. Patrzcie, jaka wielka muszla sobie znalazł. Jest większa od mojej dłoni. Obrośnięta jakimiś tuglonami. Niezła. No, tam są te. Nie wiem, czy można wypożyczyć. A tu są wędki. Jedna taka z woblerkiem, tu są takie haczyki. Ta jest z haczykiem zwykłym i ciężarkiem. I ta też jest z haczykiem i ciężarkiem. Dzisiaj to Mistrzostwo Świata, jestem sam w środku. Niemiec, Boże, jak on się nazywa? Alex. Alex wyjeżdża na 4 dni do Cebu. Później wraca tutaj i będzie do chyba końca grudnia.
Para z Danii popłynęła ponoć na ryby, pomimo tego, że wczoraj zatopili łódkę. Nie mówiłem o tym, ale wypłynęli na inną plażę, bo tu był odpływ i nie było jak pływać. No i 500 metrów od środka, od brzegu, zatonęli. Nie wiem, co się stało, bo nie rozumiem, co oni tam mówili. No i dzisiaj jakoś się otrząsnęli z tego. Mieli kapoki i ich tam usłyszano. Normalnie przypłynęli, ale no trochę się wystraszyli, wiecie. Nie wiadomo, jakby ich nikt nie zauważył, gdzie by ich ten ocean, te morze poniosło. No tutaj dookoła jest wszędzie wysp pełno, więc jest duża szansa, że do brzegu gdzieś by, ale kto wie. No wiecie, na otwarte morze w takim kaboku to no człowiek umiera z wycieńczenia, z pragnienia w ciągu kilku dni. To jest bardzo gorąco i no, trzeba uważać. Życie to nie bajka, różne się wypadki zdarzają. Nie wiem, muszę dopytać, jak oni zatopili tą łódkę. Zaraz się idę wypytać tutaj recepcjonisty. On wszystko wie. Dzisiejsze śniadanko. Ryż, jajeczko i jakieś dwie kiełbaski. Śmieszne jest to, bo ja nie wiem naprawdę po nazwach, co to jest, tylko wiedziałem, że jest coś wieprzowego. Oni zazwyczaj piszą, że albo to jest kurczak, albo wieprzowina, lub wołowina. Wczoraj brałem jakiś tam kurczak, był taki pierś kurczaka podsmażona w jakiejś takiej jakby glazurze. A dzisiaj się okazało, że zamówiłem kiełbaski, takie dwie malutkie kiełbaski. Śniadania oni mają bardzo małe, ale 200 peso razem z kawą, czyli 16 zł. A właśnie, nie zapomniałem wam powiedzieć. Oni w ogóle noża nie dają, tylko łyżkę. Wszystko po prostu łyżką się kroi. Nie jest to wcale takie trudne. Po prostu wiecie, cyki już. Można też widelcem, ale noże tutaj. Raz dostałem noża chyba w jakiejś takiej restauracji w El Nido. A tak to cały czas łyżkę plus widelec. Taka ciekawostka, w Filipinach nie zdziwcie się, jak będziecie kiedyś i dostaniecie taki zestaw. Także łyżka nie do zupy, tylko normalnie do zwykłego dania dają. O, jajko u nich zawsze jest takie pół ścięte. Do ryżu tutaj nie wiem, coś, jakieś cebulka prażona czy coś takiego jest. A kiełbaska jest trochę słodka. To jest śmieszne, ale oni dużo słodzą. Często rzeczy, które u nas są, wiadomo, nie słodkie, to oni słodzą, tak jak tutaj kiełbaski. Ale dosyć smaczne. Dosyć smaczne. Takie śniadanko jest całkiem ok. Się okazało, że ta przynęta jest na kalmary. Ciekawe. Squids. To chyba kalmary. A te są na ryby. Wezmę sobie bo tutaj jest jakieś uszkodzone. Ten jest cały. Dobra. Jestem. Mam moją super wędeczkę. Także widzicie. Jest haczyk z ciężarkiem, rzuca się. Tutaj mam przynętę, dali mi jakieś posiekane owoce morza, jakieś kalmary czy coś takiego, może ryba, ja nie wiem. Kawałki przynajmniej jakiegoś takiego stworzonka. I tak, z tej strony kazali łowić. Tutaj, gdzie są te rybki, co oni sobie tu hodują i karmią i one tutaj, znaczy nawet nie wiem, czy karmią, bo tutaj pewnie w wodzie jest plankton i inne jakieś takie. No widzicie, tu są te rybki i ja będę łapał gdzieś tu, bo z tej strony jest rafa ponoć. Mówił, żeby po prawej nie łapać, tylko właśnie po lewej. O, tam pan jakiś sieci zarzucił. Widzicie? Tu mam taką wiatę, tu jest trochę cieni, fajnie, bo się nie posmarowałem. Czasu do czasu wyjdę na słońce, ale nie chcę się spalić. No, ci Duńczycy popłynęli gdzieś po prostu łódką, wynajęli sobie łódkę, żeby większe złapać. Tak im się wczoraj spodobało, no chyba do 10 gdzieś łowili. Także dzisiaj ja się wkręcam. Kurczę, podoba mi się tu, aż żałuję, że wykupiłem już na jutrzejszą noc gdzie indziej. Bo dzisiejsza jeszcze jest tutaj, ale jutro rano wstanę ze śniadania i będę musiał jechać, bo parę godzin drogi. Wydawało się, że nie będzie co tu robić, a tu jest taka błogi spokój, jest tak błogo. Jeszcze te ryby, ja jestem wędkarzem, więc cały rok raz byłem na rybach z kumplami na jesień. A tutaj bym mógł sobie parę dni połowić. No, ale widzicie, no, tak jest podróżowanie. Wiem, że jest fajne miejsce, może kiedyś tu wrócę. Kto wie, no, spodobało mi się. Zakochałem się w tej ciszy, w tej błogości. Ja dzisiaj sam jestem na ośrodku. Zjadłem sobie śniadanko. Oni nawet teraz nie biorą kasy, tylko sobie na zeszyt liczą.
Później zapłacę, żeby mi się nie nazbierało za dużo. 200 peso, te 16 zł z kawą, śniadanko to nie jest zła cena. Obiady trochę droższe, ale poniżej 50 zł wszystko raczej jest. Jakieś tam mają alkohole, drinki, wiadomo. Ale bardzo fajny jest ten recepcjonista, który tutaj obsługuje. Na jutro mi załatwi transport tam do tej miejscowości, więc wszystko na tu podjadą po mnie. Wszystko po prostu załatwia, dba z tymi rybami, powiedział mi jak łowić, że właśnie się zakłada jeden kawałek, rzuca i się czeka, później się zwija, że tutaj nie łowić. No jest zachwycony. Ten wczorajszy dzień to taki był trochę mój, no to po prostu dopiero sprawdzałem, co tu się dzieje, jak to wygląda, a dzisiaj już mi się tak spodobało. Pewnie te ryby dużo tu dały. Dobra, zobaczymy. Założymy te ten kawałek, nie wiem co to jest, zobaczymy. A, patrzcie, to są takie ośmiorniczki. Ośmiornica, normalnie macki. Ale to duże, on mówi, że mniejsze. No nie ma takich, o. Założymy na początku mały. I tak są dosyć duże. Ciekawe. O, to jest twarde to mięsko. Założymy dwa razy takie coś i rzucamy. Nie wiem, czy gdzieś tutaj. Więcej rozwinę żyłki. Głęboko. Rzuciłem dalej. No bo to ten, jak rzucałem to tutaj pod sam mur. Nie wiem jak tam jest głęboko, ile to powinno właśnie stać. No nie wiem, nie wiem. Szkoda, że nie ma tych Duńczyków, może by mi pokazali. Mogłem wczoraj tu podejść. To bym wiedział wszystko. No, trzeba uważać, żeby mi tej wędki mojej nie wciągnęło. No nic, będzie się coś działo, to dogram. Że ja sobie siadam. O, może na tym murku. Jest to jakiś taki krążek. I łowię. Jedno z moich marzeń też się spełniło, bo zanim jak planowałem właśnie tą podróż do Azji, to myślałem o takim łowieniu. Mam pan sobie też jakiś wędkarz, znaczy wędkarz, rybak. Wiecie, czym się różni rybak od wędkarza? Wędkarz to sportowo uprawia, rybak żyje z rybołówstwa. No. Także chyba co chwilę trzeba będzie przerzucać. No i dobra, rzucam co chwilę, zwijam, żeby dalej gdzieś to poleciało. I sobie siedzę, na razie nic się nie dzieje. Łowię paręnaście minut. O, coś pociągło, ale nie wiem czy nie była fala. Trzeba uważać, żeby o ten murek się nie przetarła ta żyłka. No, może i branie było. Się sam zdziwiłem. Ale nic teraz nie czuję. Mogło to być tak, że się żyłka zaczepiła. Trzeba też uważać, żeby z tą żyłką się nic nie stało. Zerwę i tyle będzie. Jeszcze mi dadzą jakąś karę. Jedna osoba. Myślałem, że ci Duńczycy płyną, a to jakiś inny rybaczek. No nic. Muszę zebrać. Do tego potrzebuję dwóch rąk. Tylko kładę moją wędkę. I zwinę i zarzucę. Kurczę, zwijam wędkę, zwijam. Wiecie? I patrzę, a tutaj podpływają w ogóle rybki. Spróbuję to jeszcze raz dać. Nie wiem, czy będą. Patrzcie, tu mam przynętę. I do góry, do góry, do góry. Kolorowe rybki normalnie trącają to.
Muszę chyba na dół dać, żeby je troszkę zachęcić. Teraz do góry, do góry, do góry. O, patrzcie. Jakie kolorowe, piękne rybki. Takie małe z tego, z rafy. U nas takich nie ma. Szkoda, że nie mam. O, chyba ich spłoszyłem gadaniem. Jeszcze raz damy w dół. Do góry, patrzcie, patrzcie, płyną, płyną. Malutkie, ale skubią, czuć jak skubią. Patrzcie, patrzcie, jak trącają. Przynęte. Super zabawa. No, za małe, żeby to zjadły, one po prostu skubują to. Ale fajna, fajna. Nie spodziewałem się, że będę widział na te rybki. Jakieś takie żółte, pomarańczowe. No raczej to tylko tak chwilkę się pobawię. O, widać fajnie te ryby. A zaraz pójdę, rzucę dalej na większe. Po prostu tu chyba te malutkie się bawią, a duże będą. Duże będą po prostu głębiej. Ekstra. Powiem wam, że mi oskubały. Takie niby te rybki małe się wydają, ale skubane znają się na rzeczy. Ależ walą w tą żyłkę, znaczy w ten, w tą przynętę. O, przez chwilę myślałem, że coś jest, bo był taki opór. A to one tak mocno łapią za te... już zażarły, kurczę. Zażarły, patrzcie. Haczyk pusty. Nieźle, nieźle, szybciutko jedzą. Dobra, założę szybko przynętę i spróbujemy jeszcze raz to zrobić. Miczkę mam. Założymy ją tutaj. Nabiję ją z dwa razy. Praw i jeszcze raz przełożę. Taka macka. Nie może tak zwisać, bo ryba będzie wtedy ciągła za koniec i nie nabije się na hak. Dobra, muszę dwoma rękoma. Chwilę dam pauzę. Dobra, patrzcie. Nabiłem kilka razy. Za dużo też nie ma co dawać. No i spróbujemy nagrać jeszcze raz w przybliżeniu, jak podchodzą te ładne rybki. O, ciężarek zjechał. O, teraz spadł. I już od razu. One już wiedzą, że ja tutaj, kurczę, im szykuję obiadek. I tak się boją podejść. Trochę niżej. To podchodzę. Tam niżej ich jest naprawdę dużo i szarpią mocno. Spróbuję dać teraz trochę zooma. O, tak właśnie, żeby było widać przynętę. Ale szarpła. Mówcie, że zjadła. Nie, jest tutaj. O, widzicie? Ale gdzie jest ta przynęta? Sam jej nie widzę. Dobra, widzę, widzę. Szarpią tak, że co chwilę nie widać tej przynęty. Damy niżej, zachęcimy. I do góry, do góry, do góry. Ale czarna wielka była. No niestety jeszcze nic nie złowiłem. Tam jakaś łódka przypłynęła. Jacyś rybacy wrócili. Pogoda się taka se zrobiła, chmury są. Kropiło wcześniej, ale to jeszcze zanim przyszedłem na rybę. Przez tam dosłownie minutę. I teraz też się coś zbiera. Także pogoda jest taka sobie. Czasem słońce, czasem deszcz. No czuję, no biorą w sensie te małe, skubią, ale czy tam będzie jakaś większa, która
która się zatnie, coś zaczynam wątpić. Najgorzej, że tu dosyć musi być głęboko, bo rzucam daleko, tam przynętę, a po chwili i tak jest tutaj przy samym murku. Wolałbym, żeby gdzieś tam ta przynęta była dalej ode mnie. Chociaż ja tu cicho jestem, tylko teraz mówię do kamery, a tak to przecież nie gadam do siebie. No nie wiem. Próbuję. Jeszcze z godzinkę, jak nic nie złowię, to się poddam, bo wiadomo, no na rybach trzeba łowić ryby. Jeszcze mam trochę tam tych ośmiorniczek, więc byłoby na co łowić, ale no nie wiem jak łowić, po prostu nie wiem, czy z tej strony, czy z tamtej, czy trzeba po prostu szarpać tak na szarpaka, w sensie, że te ryby biorą, bo one skubią te mięsko, tą ośmiorniczkę i po prostu obiadają z haczyka, chwila, moment, jak się tutaj przy brzegu łowi, tak jak pokazywałem, a jak się rzuca dalej, no to się nic nie dzieje, może trzeba czekać, no nie wiem, rzuciłem tam, z tamtej strony też raz. Tylko że przyszło słońce i uciekłem do cienia, bo nie jestem posmarowany, nie chcę się spalić. No i teraz tutaj zarzuciłem, żeby chwilę sobie odpocząć. Może pójdę po wody, bo mi się skończyła, mam tu szklankę. No, zresztą można tu siedzieć i łowić stąd. Jest tutaj, są tu krzesła. Mówię, ten hamaczek to tak, no, nie będzie się widzieć, co się dzieje, ale nic się nie dzieje. Na razie nic. Powiem wam, śmieszna sytuacja, bo patrzcie, tam na dole jest pan krabik, wziął mi się w ogóle do żyłki, przyczepił i będę próbował go złapać. Łapie. Zżarły mi ryby, było tu zarzucone. O, patrzcie, widzicie? Miały być ryby, będzie krab. Też zjem, a co? Nie, za mały jest. O. Patrzcie. Tylko, że mi nie obciął żyłki. Ale on w ogóle na żyłce mojej był. Nie wiem, czy on wylazł z wody po tej żyłce. O, i tak bawi się, łapie. Ten haczek to jest taki, że nic się nie złowi. Ani kraba, ani ryby. Najpierw trzeba by było mieć lepsze haczyki. Biedny krab myśli sobie, no co za durny człowiek, łapie mnie i łapie, a on szczypcami, patrzcie jak dokazuje, a ja bym go chciał tu złapać do siebie. On myśli chyba, że to jakiś owad i patrzcie, tak łapie tymi szczypeczkami. Nice. Prawie. Ani ryby, ani kraba. Nic nie złowię. Ja się wkurza. No, ale bardzo ładny krabik. Jeszcze dam zbliżenie. No, nie mam dobrego sprzętu na Patronite. Dałem zbiórkę, ale kto to chce? O, uciekł, bo się ruszyłem. Tutaj jest. Zobaczymy, czy jeszcze się go da pobawić się z nim. Patrzcie, tam jest kolejny krab.
wyłożę, bo jest przypływ i tutaj woda już chodzi na ten murek. Tu jest ten mój na dole. Gdzieś tu chodzi sobie. Tak, tu jest przy samym tym. Tam jest drugi, ale one są płochliwe. Jak się ruszę mocniej, to uciekają, więc nie jest tak łatwo takiego kraba złapać. Dobra, zabiorę jeszcze przynętę jakąś tutaj i rzucę jeszcze. No wracają Duńczycy. Ciekawe, czy coś złowili. Zobaczymy, czy jakieś ryby są. Później się pewnie dopytam, ale może będzie widać stąd. Było ich tam kilku. Może po prostu z rybakami popłynęli. Też fajna przygoda. Trzeba było wstawać rano i płynąć z nimi. No, trochę na łódce połapali, ale piękne kolory tych ryb. Niektóre brzuchem do góry już pływają. Ta jest wielka. Ciekawe, co to za ryba. Tam na dole jeszcze jest kilka mniejszych. Dwie takie większe. Czy te ciemne cztery. No fajne mają. Całkiem inne niż u nas. Tam są też w miarę duże. Ale ta to jest ogromna.